dobry panu. Dzień dobry. 6 milionów miejsc pracy. To realna pomoc dla przedsiębiorców. Co pan jest? Kiptokie? Rząd mój? Gdzie mieszkasz teraz? Szanowni państwo. Może nie zrówkę? Warto być Polakiem, warto mieszkać w Polsce, zostać tutaj. Krzysiek spotkał posła Krzysztofa Jurgiela, teraz europosła. Miliardy złotych na upiększanie. Jeszcze wiem, gdzie mieszkałeś. U was w Kocinie. A nie? Będziemy przeznaczać miliardy złotych na nie, ludzie mówią prawdę. Panie pośle. Ale co się mi na górze stało? Na górze się stało. A nie masz lat. Dziś to możliwości są. To jest solidarność. Nie, pamiętaj, że będę to są zasady polskiego ładu. A ja cię masz tak? Zaczyna się. A dzisiaj się realizuje polski ład. Od tego się zaczyna. Wasze marzenia są naszym drogowskazem. I wasze marzenia będą wytyczały drogę polskiego ładu. Najbliższe lata. A nie straciłeś. Odgryziono rzeczona. Sejmie. Tam. Idziemy dalej. Dalej. Opatrz, Krzysiek. Mundury mają staro, dawno. Tego wszystkiego zrobili. To jest podstawa normalnej polityki. A nie o pytanki i zadanki, jak u naszych poprzedników. Jak ich zapytać, co się udało zrobić w waszych czasach. Bo długo się zastanawiają. O, gospody wiejskich, złote rączki. Nie dziwię się. Tędy gdzieś, bliżej. Oczywiście. Nie dziwię się. A my możemy sypać jak z rękawa. Zerowy PIT dla młodych, obniżka podatku CIT dla przedsiębiorców, mały ZUS, kwota wolna 30 tysięcy, mieszkania, gwarantowany kredyt na zakup mieszkania, gwarantowany wkład własny, ale także domki, także na służby zdrowia. Nie, jeszcze powiem. Szanowni państwo, dobra. Rób. Polski Ład. To czekaj, Krzysiek. Nie zaczyna się w Warszawie i nie kończy się w jakimś innym wielkim mieście. Polski Ład zaczyna się na Podlasiu. Polski Ład zaczyna się w Tykocinie. Dziękuję. Drodzy państwo, pokażmy, że Tykocin jest gościnny i nagrodźmy brawami premiera Rzeczpospolitej, pana Mateusza Morawieckiego. Dziękujemy. Panie premierze. Tak. Drodzy państwo, zaraz będziecie państwo mieli możliwość zrobienia zdjęcia z panem premierem, spotkania się. Za chwilę podejdziemy do stoisk, do kół gospodyń wiejskich, bo na to czekają, do wytwórców lokalnych. Ale zanim jeszcze to zrobimy, drodzy państwo, to też mamy taką atrakcję, jaką jest tort. Tort, który został zrobiony na wzór Polskiego Ładu, które pierwsze cięcie tego tortu oczywiście wykona pan premier Mateusz Morawiecki. Zobaczymy. Tak.
Jesteśmy, Krzysiek, jesteśmy. Ty. On tortę ma rozdawać. Jak za premierem rękę dał mnie. Widziałem. Nakręciłem. Ale idźmy tam, bo on ma tortę. Ale widzisz, poszłem do premiera. No. Poszłem. Widzisz, i widziałem posła Jurgiela. Jeszcze choć posła. Czekaj, może ja też rękę uścisnę. Dobra, kolejka, zdążymy. Prawda, widzę premierę. No.
Żeby te selfie zrobić, to co? Od przodu. Krzysztof, posłuchaj pana. Jeżeli pan to zdjęcie zabrał, tak. To dawaj. Jeszcze raz. Idź, tak jak pan mówi, pan z ochrony. No, już. Proszę. Będą zdjęcia, spokojnie. Czyli tam jakoś naokoło, tak? Ale pani! Dobry! A pan kierownik! Ale uścisz ze mnie rękę, premier! Dzisiaj, widziałeś? Zdjęcie spróbujmy coś zrobić. Kierownikiem! Nie, my zdjęcie chcemy wam zrobić. Od przodu zapraszam. A to jak tam przejść? To dawaj. Sprawa. Pozdrawiam Leszny. No tutaj gwiazdę do pana, chcę z panem wywiad zrobić. Szpana! Proszę od drugiej strony przejść. Dziękuję bardzo. Bardziej niż pan. No nieładnie tak, traktować ludzi. Ale mówiłeś się. A czy to prawie, że to miał znowu pojedynkę? Ale dzisiaj? Czy na tym pani kierownicy? Pozdrawiam. Dziękuję. Krzysiu, bliżej. Krzysiek, idź tam za tego pana wysokiego. Omiń tych panów, bo oni mówią, że o tu. Czyli w prawo, tak? Krzysiu! O to. Przy tych paniach, że od przodu. Krzysiu, chodź, mam miejsce specjalnie tobie przewidziane. Dobra. Na kolanach? To pożycz się drabinę, chłopaki. Strażacy nam załatwią dojście przed drabinie. Strażacy po drabinie załatwią dojście. Pozdrawiamy leczny człowiek! Nie, tutaj. Stój tutaj i się przebijaj do przodu. Zaraz się dotkamy. Ja nie mogę, bo ja tu szanuję, ja przepraszam. Ja muszę przejść. Proszę zdjęcie. Kierowniku! Gdzie mają? Ale mają też ją wytrzymać.
Ale ten Majer to naprawdę. A to jak do tego zdjęcia ma dojść? Mówili tutaj, że od przodu, nie? To jak, jeszcze tam? Od przodu? Nie chcę. Albo właśnie. Na kanale? Będziesz na kanale? Pozdrawiam, Mleczny Człowiek! Oglądacie? Filmy z Kononowiczem? Proste! Spoko. A wy Berolem przyjechaliście? Tym szarym? Szarym, o, tak, srebrny kombi. Będziemy stali tam. Jest dobrze. Krzysztof ma wiernych fanów, tylko ci nie na całym Podlasiu. Jest w porządku. Ale przecież jest pan Morawiecki! Panie Morawiecki, ile przeważył pan! Ale to jak tutaj to zdjęcie ma z nimi zrobić? Mówiliście panowie, że w przodu, no. Panie Matuszu! No dajcie zrobić selfie. Zatrzymywana jest w ogóle przez ochroniarzy twoich. No jak to tak może być? No to jest skandal. Skandal ci kurczęście. Panie Matuszu, tutaj jest gwiazda. Zdaję całą Polskę i w ogóle nie zatrzymywam. Idźcie sobie proszę. Odejdźcie sobie, nie róbcie po prostu. Ale my, no co my robimy? To ja tylko rozmawiam. Przepraszam, czy ja mogę tam przejść za tym panem? Przepraszam. Tak jak teraz pan. Trzymamy, żeby było tutaj przejście. Już chciał zrobić zdjęcie. No chciał selfie zrobić, jak każdy mieszkaniec, no. To będzie ile razy? A też poszczególne pokoje. Jak komedy się udała? Poczuliśmy po stronie policji, działa bardzo dobrze. A jak ją uczynać sprawiliście? Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie, proszę odpowiedzieć. Dziękuję. Policję rozumiem. Proszę się nie plecić, proszę. Rozumiany? Proszę pana, ten pan jest pan. Nie. Ja widzę, jak pan. Tak, rany z boru? Odwrócił się. Nie. To musi pan ciągle bo ja nie mam na to. Porączka? Ja pana nic nie wrócę. Tak, pan nie. Proszę państwa, jakby można było zrobić tutaj to troszeczkę luzu, dobrze? Dziękuję uprzejmie. Nie podchodzimy już, naprawdę, bo musimy mieć luzu trochę, dobrze? Dziękuję bardzo. Zdejmij panu okulary. Nie może. Nie słońce raczej. A czemu ja nie słońce nie radzi, panie? No? Wie pan, umyj uszy. Nie, no tutaj do pana to rzeczy, kulturalnie. Pan musi mieć okulary, bo tam różne rzeczy się wyświetlają. Dziękuję panu. Dobry dzień. Za dobre rady. Robi pan sobie z nami zdjęcie? Pewnie, że tak. Prosimy! Dobrze. Krzysztof, to przejdź, przejdź. Proszę mieć. Idziemy, proszę państwa.